Cześć! W dzisiejszym odcinku bierzemy pod lupę najpopularniejsze MTB produkcji Rometu. Będzie to Romet Rambler, tylko że tym razem jest to wersja wspomagana elektrycznie. Zaczynamy! Masywna konstrukcja, szerokie opony oraz 10-biegowy napęd oparty na komponentach Shimano Deore wyraźnie wskazują nam na sportowy charakter tego roweru. Taka konfiguracja w połączeniu ze wspomaganiem elektrycznym da nam duże możliwości, jeśli chodzi o przemieszczanie się poza utwardzonymi ścieżkami. Za wspomaganie odpowiada centralnie zamontowany silnik znanej już nam marki Bapang. Model M300 legitymuje się mocą 250 W oraz momentem obrotowym rzędu 80 Nm, co jest świetnym wynikiem w tej klasie roweru. Bateria o pojemności 480 Wh została estetycznie ukryta w ramie. Jej pojemność pozwoli nam osiągać zasięgi rzędu 40-80 km, oczywiście w zależności od naszego stylu jazdy. Bateria jest zabezpieczona zamkiem. Do jej demontażu będziemy potrzebowali kluczy. Za obsługę systemu odpowiada prosty wyświetlacz Bapang DP-C11. Znajdziemy na nim takie funkcje jak dystans dzienny, dystans całkowity, prędkość maksymalna, prędkość średnia, przewidywany zasięg, aktualny pobór mocy oraz czas jazdy. Górnym przyciskiem zmieniamy poszczególne funkcje. Natomiast plusem i minusem regulujemy poziom wspomagania. Estetyczne wykonanie, dobrej klasy komponenty techniczne oraz sprawdzona jednostka wspomagająca dają nam przepis na udany, wszechstronny i wielozadaniowy rower. Jeśli ten konkretny model Was zainteresował, link do pełnej specyfikacji znajdziecie w opisie, a ja już klasycznie zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony internetowej rowerzysta.pl i do zobaczenia następnym razem.